ta czy ta. Obie mają wymagane atesty bezpieczeństwa. Obie będą wyglądać na zdjęciach jak milion dolców. Pytanie, którą wybrać? Na jakie parametry zwrócić uwagę? Wybór liny, szczególnie tej pierwszej, nie jest sprawą prostą, dlatego jak zwykle niesiemy pomoc i w 261 numerze GUR przygotowaliśmy dla Was zestawienie z omówieniem najważniejszych parametrów. Najbardziej podstawowe parametry liny to jej długość, którą dobieramy na podstawie tego, w jakich rejonach wspinamy się najczęściej. Grubość, o tym decyduje stopień naszego zaawansowania, bo należy pamiętać, że szybka, cienka lina wymaga dużo większych umiejętności asekuracji niż gruba, która po prostu przesuwa się wolniej w przyrządzie. A także waga. Ten parametr z pewnością będzie miał znaczenie na długich wyciągach, a także wtedy, kiedy będzie trzeba podejść wysoko pod skałę. Liny, które mam dziś ze sobą, mają wszystkie te parametry różne. Za chwileczkę sprawdzimy, jak w zależności od długości i grubości kształtuje się waga poszczególnych sznurków. Na pierwszy ogień idzie Tendon Master 9.7. Lina ta jest zaprojektowana w technologii Tefix, co gwarantuje stabilność oplotu względem rdzenia i zwiększa wytrzymałość i elastyczność sznurka. Siła graniczna to 7 kN, a liczba rwań 9. Lina występuje w bardzo atrakcyjnej kolorystyce. Można ją wybrać w wariancie różowym albo turkusowym. Salewa Speed Queen to niezła żyleta. Ma potrójną specyfikację, co pozwala używać jej jako pojedynczej, podwójnej oraz bliźniaczej. Pozwala na to bardzo niewielka grubość, tylko 9,1 mm. Siła graniczna to 7,8 kN dla liny pojedynczej, a liczba rwań 5. Dostępne długości to 60, 70 i 80 metrów. Lina jest zaimpregnowana w systemie DryTech, który znacznie ogranicza negatywny wpływ warunków atmosferycznych na właściwości sznurka, a wysoka żywotność oraz wytrzymałość na ścieranie została osiągnięta dzięki zastosowaniu obróbki EverTrust. Specjalny splot DuraWave odpowiada za dużą elastyczność liny, mimo jej niskiej wagi i małej średnicy. Mammut Eternity Classic to prawdziwy klasyk. Lina występuje w grubości 9,8 mm, co czyni ją uniwersalną propozycją zarówno dla doświadczonych, jak i mniej zaawansowanych asekurujących. Jest elastyczna i bardzo przyjemna w dotyku, ale oplot pozbawiony jest impregnacji. Dlatego lina sprawdzi się najlepiej w dobrych warunkach atmosferycznych albo na ściankach spinaczkowych. Występuje w bardzo szerokim spektrum długości, od 40 aż do 80 metrów. Liczba rwań to 8, a siła graniczna 8,5 kN. Nasz egzemplarz ma 70 metrów długości. Ta lina będzie się z pewnością profesjonalnie wiła. Edelrid Boa 9,8 mm występuje w długościach od 60 do 80 metrów. Siła graniczna to 8,8 kN, liczba rwań 7. Zarówno rdzeń, jak i oplot poddano procesowi obróbki termicznej ThermoShield. Dzięki temu uzyskano linę o wysokiej wytrzymałości i odporną na uszkodzenia mechaniczne oraz zmechacenia i przesztywniania. Dużym plusem jest to, że występuje w zestawie z solidnym pokrowcem. Skoro wiemy już, że wszystkie liny, które tutaj mam, wyglądają zajefajnie, znamy ich podstawowe parametry, to może w podjęciu decyzji pomoże sprawdzenie, jaka jest ich całkowita waga. Najlżejszy okazał się być 60-metrowy Tendon 9.7, ważący niespełna 4 kg. Tylko odrobinę cięższa jest o 10 metrów dłuższa Salewa. 60-metrowy Edelrid waży razem z pokrowcem mniej niż 4,5 kg, a najcięższy jest długi na 70 metrów Mammut 9.8. Po dłuższym namyśle wiem już, jaką linę wybiorę dla siebie. Zdecydowałem się na tego 70-metrowego mamuta o średnicy 9,8 mm. Dlaczego akurat on? Lina będzie użytkowana zarówno w skałkach, jak i na ścianie wspinaczkowej przez wspinaczy o różnym poziomie zaawansowania. Dlatego nie zależy mi na zbyt cienkiej średnicy. 70 metrów wystarczy w zupełności do przewspinania większości skałek zarówno w Polsce, jak i za granicą, a dodatkowo nie będzie mu straszne regularne przycinanie końcówek. Jest bardzo miła w dotyku, a do tego świetnie się prezentuje. A to najważniejsze.